Halo? Chciałem się dowiedzieć od pana. Moje nazwisko Krzysztofowski. Ja wczoraj złożyłem u pana po prostu pismo. Wniosek. Zapoznał się pan z tym dokumentem? Zapoznałem się, proszę pana, z tym dokumentem. Czytałem wczoraj wieczorem, jak wróciłem z Bydgoszczy. I co pan o tym sądzi? No proszę pana, jeżeli tam doszło do takich zachowań lekarza, które pan opisuje, no to może pan co najwyżej złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez tego lekarza, który tam pana miał dotykać. Bo w tym procesie jak gdyby tego nie będziemy realizować, bo nie możemy tutaj tego robić. Wie pan, to ja panu powiem troszeczkę więcej. Ja mam film nagrany w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku i właśnie w oddziale psychiatrycznym. Mam film i ja go umieszczę na aferach prawa. To, co się wydarzyło, mam po prostu jak... Przecież to jest bestialstwo, to co wy robicie ze mną. To jest bestialstwo. Ja tam byłem... Panie, ja 25 kilometrów około ledwo po prostu doszedłem. Cudem dotarłem po prostu do domu. Przecież to jest po prostu nie postępuje. Moja sytuacja jest żałosna. Materialna. Ostatnio przecież 600 zł mnie kosztował wyjazd do Gorzowa na badania. Skąd ja mam brać pieniądze? Jestem zrujnowany przez sędziów, prokuratorów, policjantów właśnie, przez adwokatów. Przecież pan wie, przecież pan tutaj nic nie robi, by mi pomóc w tej mojej dramatycznej sytuacji, panie mecenasie. Tak nie można postępować. Pan mi funduje po prostu badania i mnie w ten sposób traktują, że ja bym pojechał. Ja chcę wziąć udział, ale chcę utrwalić, chcę, żeby osoba zaufania publicznego była po prostu wskazana przez z tym, że coś uczciwie przebiegało. A pan sędzia po prostu mnie za pomocą policji tam zawodzi? Jak tak można robić? Proszę pana, tam się pan nie stawiał na badania. No to... Ale ja się nie stawiałem, panie, ja byłem na badaniach, przecież niech pan w aferach poczyta. Byłem, przecież ja dowody przedstawiłem. Filmy są po prostu, że byłem na tych badaniach. Pan, ja się nie stawiam. Jak tak można kłamać? Ja nie mówię, że pana. Niech pan nie używa słów, które potem stanowią problem, dobrze? Jakiś, no bo to jest kłamstwo, przecież ja na badanie się stawiałem. Jeżeli na ostatnie nie pojechałem, to dlatego, że mi wezwanie było dostarczone po badaniach. No to jak mogło czas to, no przecież pan sam w to nie wie, że to jest możliwe. No pan się śmieje, dla mnie to nie jest po prostu zabawne, bo biegli po prostu zapowiedzieli mi, że no, zawnioskują, żebym ja na oddział trafił. Przecież to jest niedopuszczalne. Zabierają mi moje urządzenia, nie dopuszczają osoby po prostu, która by mogła być świadkiem, że moje zachowania wobec biegłych były normalne, że nie byłem głośny, hałaśliwy, jak zawsze utrzymują, żeby tutaj podkręcić, dopasować do wydanej przez siebie opinii. No jak tak można robić? Po cichu, w zakamarkach, podle, kłamać po prostu fałszywie, no przecież nie można tak działać. Jestem o coś oskarżony, nawet nie wiem o co, pan nawet tego nie potrafi sprecyzować. Proszę pana, jest pan oskarżony o pomówienie dwóch sędzi ze Szczecinka. I to jest proces. A nie, o, o pomówienie? Przecież to tam nie... To niech pan zobaczy, jaki artykuł jest. Jakie pomówienie? Znieważenie, a nie pomówienie. Sąd się nie dopatrzył znieważenia. Dwóch poprzedników pana też się nie dopatrzył. Pierwszy przecież jak wziął... Proszę pana, na ten temat to się sąd wypowie, proszę pana, w wyroku, a nie w tej chwili. No. Wie pan, panie mecenasie, pan... Wszystko, żeby ten proces się rozwijał bardzo szeroko, on się nie rozwinie, bo on dotyczy tylko jednego fragmentu z pana życiorysu, a nie całości. No, i pan czyli moja krzywda nie jest po prostu ważna. Pan mnie posłucha przez 3 sekundy chociaż. Da cośkolwiek powiedzieć w tym naszych kontaktach. Bo pan cały czas mówi i w ogóle nie słucha. Niech pan zrozumie jedno, że ten proces dotyczy tylko tych dwóch sędzi, a te wszystkie kwestie zatrzymań, złego pana traktowania nie są do tego procesu. Jeżeli pan ma pretensje do wymiaru sprawiedliwości, to jak każdy obywatel może pan składać kolejne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i będą prowadzone odrębne postępowania. Ale nie w tym procesie. Panie mecenasie, sam pan wie, jak to się kończy. Nawet pisząc do góry, do najwyższych instancji, instancyjnie wraca po prostu w ręce osób środek zaskarżania, których sprawa dotyczy. I w oparciu o te same dokumenty sfałszowane po prostu, wydane są kolejne identyczne, wyklonowane po prostu te postanowienia i opinie. No, jak tak można postępować? No, sąd jest niezawisły, ale sędzia nie może być bezkarny, panie mecenasie. I pan powinien to odkryć,
jako człowiek wykształcony. Nie może być bezkarny sędzia. Tymczasem sam prokurator zebrał po prostu niesamowitą ilość dowodów, moich opisów i ja mogę na każde słowo, które zostało stwierdzone, przedstawić dowód namacalny w różnej formie, pod różną postacią. I pan po prostu wie, że moja krzywda jest po prostu ewidentna. Została spowodowana wieloletnim działaniem przestępców określonych z imienia nazwiska sędziów, prokuratorów, policjantów i adwokatów. Pan to wie. I pan nic nie robi. Na czym pan obrona polega? Wpakować mnie na badania, lekarze stwierdzą u mnie niepoczytalność i sprawa będzie po prostu umorzona, po prostu stwierdzenie, że przestępstwa nie popełniłem. Czy pan sobie zdaje sprawę, jakie to następstwa ma dla mnie? Czy ja straciłem w życiu wszystko, panie mecenasie? W życiu tylko straciłem i chociaż miałem dowody, że popełniono serię przestępstw na mnie. Nie mogłem tego przed wymiarem sprawiedliwości dowiedzieć, gdzie my żyjemy, panie mecenasie. Ja oczekuję od pana szerokiej po prostu pomocy. Będzie po prostu wydana publikacja, ja te materiały firmowe opublikuję. I ja od pana oczekuję, żeby pan po prostu zrobił ruch i powstrzymał po prostu sędziego przed bezprawnym po prostu działaniem. Chcę się poddać badaniom, jeżeli to jest konieczne, pan uważa, że nie można inaczej sprawy rozpoznać, ale chcę, żeby była osoba zaufania publicznego wskazana ode mnie i chcę po prostu trwalić te badania. Ja twierdzę, że jestem człowiekiem w pełni zrównoważonym psychicznie i takie zaściankowe badanie bez świadków, obmacywanie mnie po prostu nie pozwoli mi po prostu tego dowieść. I pan wie o tym. Wszystkim zależy na tym, żebym był osobą niepoczytalną, a jestem normalnym człowiekiem. Pana mina nie zależy na tym, żeby pan był osobą niepoczytalną, tylko zależy mi na tym, żeby biegli wydali opinię, bo jest to podstawa oceny, czy został popełniony czyn, czy nie. Jeżeli będzie pan uznany za osobę poczytalną, to zostanie pan osądzony jako osoba poczytalna i to jest naturalne. Wie pan, panie mecenasie, pierwszy adwokat powiedział, nie wiem czego od pana chcą, po otrzymaniu dokumentów uciekł, zrzekł się sprawy. Drugi doprowadził do uniewinnienia mnie, a pan po prostu nie ma żadnego stanowiska. Pan mówi, zostawiamy to sądowi, żeby sąd ocenił, czy pan popełnił przestępstwo, czy nie. A na czym pana obrona polega, panie mecenasie? Proszę pana, przecież ja z panem rozmawiałem, uważałem i mówiłem panu, że nie ma zasadniczo mocnych podstaw w ten akt oskarżenia, ale tym niemniej użył pan sformułowań, które mogą być poczytane jako naruszające godność człowieka i obrażające go, prawda? W związku z tym no jest tu pewna problematyka z tym związana. Kwestia jest jeszcze, proszę pana, powodów, którymi się pan kierował i kwestia jest również, proszę pana stanu emocjonalnego w chwili popełnienia czynu. Tu wiele aspektów tej sprawy. Nie jest taka prosta, jak pan sobie wyobraża. Panie mecenasie. Ale ostatecznie, proszę pana, zawsze sąd rozstrzyga, nie adwokat. Panie mecenasie. Pan postuluje. W sądzie zgłasza wnioski dowodowe, postuluje, wygłasza mowę obrończą, ale sędzia rozstrzyga proces, nie adwokat. Ale panie mecenasie, niech pan zobaczy, ile wniosków dowodowych złożyłem. Nawet sędzia nie wydał do dnia dzisiejszego postanowień co do zasady uznania względnie odrzucenia. Pan moich wniosków nie zauważa również. Nie broni pan po prostu moich wniosków, a one przecież zasadne są. I pan doskonale o tym wie. Zasadne. Przecież są, proszę pana, złożone. No są złożone, ale one powinny być rozstrzygane. Ja chcę wiedzieć po prostu na czym stoję, bo do tej pory wszystkie procesy opierały się po prostu, ja nie wiem, na inkwizycyjnym prawie. Moje wnioski dowodowe, moje dowody były zupełnie przezroczyste dla sądu. Ja mam adwokata i jednocześnie go nie mam. Pan działa przeciwko moim interesom prawnym. Pan mnie w ogóle nie broni, panie mecenasie. To z pana wniosku zostałem skierowany na badania. Pana, jeżeli pan ma takie stanowisko, to już panu mówiłem, niech pan złoży wniosek o zmianę adwokata i ja nie będę obrażony z tego powodu. Bo panie mecenasie, i pan wie, i ja wiem, że taki wniosek dawno wpłynął. Ja panu kazałem na ostatniej sprawie nawet opuścić salę. Pan tego nie zrobił. Pan nie może mi takich rzeczy kazać, proszę pana. Pan nie jest... Nie rządzi się procesem. Ja wiem, pan po prostu jest po prostu, żeby mi szkodzić. No, proszę pana. No przecież pan nawet pytań do biegłych nie miał. Ja pana po prostu prosiłem, a pan mówi, to pan ma pytania do biegłych. Niech pan zadaje, to pan ma. A pan nic nie chciał zrobić dla mnie. Zupełnie nic, panie mecenasie. Przecież ja mam dowód. Niech pan sobie zapamięta, że ja utrwalałem ten przebieg w okach. No dobrze, że pan utrwalał. Zapewne teraz też pan utrwala tą rozmowę. Ma pan rację. Wszystkie rozmowy są po prostu utrwalane, bo ja przede wszystkim nie pozwolę się okpić. Pan zna sprawę. Ma pan w aktach filmy z dokumentacją mojego... Żeby nie przedłużać tej rozmowy, bo ona do niczego nie prowadzi. Proszę pana, jeżeli panu moja
obrona nie odpowiada, proszę złożyć do sądu wniosek o zwolnienie mnie z tej funkcji. Ja przyjmę to z zadowoleniem, bo od dłuższego czasu nie mogę z panem nawiązać kontaktu i ustalić postępowania, więc muszę samodzielnie podejmować... Panie mecenasie, nie tak dawno jak wczoraj byłem i też utrwaliłem sobie, rozmawiałem z pana pracownicami, zostawiłem panu po prostu dokumenty. Przedostatnio byłem w sądzie, to też ulotnił się pan po telefonie pana Koczenasza, że byłem, ulotnił się. Mam taką informację. Nie będę panu źródła tej informacji dawał. Pan po prostu mnie lekceważy. Pan mnie lekceważy. Pan ostatnio ze mną rozmawiał, powiedział, że wniosek o wyłączenie pana od mojej sprawy pan złożył. Teraz pan chce, żebym ja... Ja pana poinformowałem, że ja też złożyłem, ale pan widać nie ma kontaktu żadnego z moimi aktami. Pan się nie interesuje moją sprawą. Pan po prostu w ten sposób działa, żeby sprawa zakończyła się przesłanki artykułu 31 paragraf 1. A ja panu mówię, jestem osobą poczytalną i to udowodnię. Mnie nie interesuje po prostu, co sędzia zrobi, jaką mi karę wymierzy. Ja chcę, żeby prawda ujrzała prawo światło dzienne. Żeby osoby, które mnie krzywdziły, zostały wreszcie po prostu rozliczone z tego. To są wieloletnie działania przestępcze na moją korzyść. Ma pan filmy. Filmy wideofoniczne złożone z materiałem dowodowym. Przecież pan o nich nic nie może powiedzieć. Pan się nimi w ogóle nie interesuje. Pan je nie odsłuchał sobie. Proszę pana, nie bardzo mogę dalej tą rozmowę kontynuować. Ja wiem po prostu. Ma pan po prostu świadomość, że ja tą rozmowę utrwalam. Utrwalać po prostu będę wszystko utrwalam od wielu lat. Nie dlatego, że mam taką... Ta okoliczność powoduje, proszę pana, że nasza dalsza współpraca praktycznie jest niemożliwa. Także dziękuję panu. Ja panu tylko powiem, że ja nie mam innej możliwości.